Nasza wizażystka Kasia już dokańcza makijaż modelki Oli. Dziś makijaże karnawałowe, ponieważ trwa karnawał i uważam, że należy troszeczkę wspomnieć, jak powinien mniej więcej wyglądać makijaż. Oczywiście intensywnie podkreślone kolory, podkreślone oko. Tutaj podkreśliłam typowo fajną linię tęczówki. Istotną kwestią są użyte kosmetyki. Kasiu, jakich dzisiaj użyłaś? Dziś użyłam markę Canebo, markę Dior i Estée Lauder. I może tak etapami. Od czego zaczęłaś? Po kolei, jakieś wskazówki dla laików? Poprzez oczyszczenie twarzy nałożyłam krem nawilżający, nałożyłam bazę, dzięki czemu wygładzi, utrzyma podkład w należytym porządku. Nałożyłam podkład, następnie użyłam cieni Canebo. Dodatkowo użyję maskary Estée Lauder, różu i pomadki z Diora. No więc nie pozostaje nam nic innego, jak dokończyć ten cudowny makijaż. Olu, cały czas patrzysz w lusterko. Jak wrażenia? Bardzo mi się podoba, to dlatego. A co ci się najbardziej podoba, bo makijaż jest na pewno wyrazisty? Oko. Bardzo podkreślone oko, to mi się bardzo podoba. Oraz tutaj takie jaśniejsze, jakby, nie wiem, rozświetla mi. Jak dzisiaj spędzasz wieczór? Idę na imprezę. Czyli wszystko jasne, makijaż na imprezę, na karnawał tylko w Douglasie.